Modny Kraków wyruszył dzisiaj drogą do 8 kwadratu. Zaprowadziła nas ona do Teatru Mumerus na najnowszy spektakl przygotowany przez ten teatr, który serwuje swoim widzom przedstawienia niebanalne, trudne, pobudzające do myślenia. To tylko grzechotka. Stara grzechotka, zupełnie nikomu niepotrzebna. Wiedziałem, że to ona. Jest oczywiście całkiem zepsuta. Nie powinieneś się złościć o starą grzechotkę. Ale ona nie jest stara. Jest nowa. Wczoraj ją kupiłem. Moja śliczna, nowa grzechotka. Droga do 8 kwadratu to nieco enigmatyczny tytuł. Co się kryje pod tym tytułem? No, pod tym tytułem kryje się droga pionka szachowego, którą tenże pionek musi przebyć przez szachownicę, aby stać się hetmanem bądź królową. A tak naprawdę jest to spektakl oparty o grze w szachy po prostu. Znaczy postaciami z szachownicy. I jest to spektakl w jakiejś tam części zainspirowany powieścią Lewisa Carrolla Through the Looking Glass, po drugiej stronie lustra, którą to powieść po prostu znamy jako drugą część Alicji w Krainie Czarów, ale ja od razu przyznam, to nie jest spektakl dla dzieci, nie mam tej Alicji, prawda, małej dziewczynki, tylko mamy 39-letniego Jana. Jest to spektakl, który jakby w istocie swojej, posługując się metodą teatru absurdu, metodą groteski, jednak stara się pokazać właśnie to, co też pokazuje Lewis Carroll, to znaczy pokazać umysł ludzki w śnie, kiedy on sobie błądzi, ma jakieś swoje dziwne skojarzenia, a jednakowoż właśnie tak śnimy, wszystko, mimo że to się wydaje dziwne, dziwaczne, ale rządzi się żelazną logiką, prawda? I to, te prawidła snu staraliśmy się przenieść na scenę w tym spektaklu. To jest logika również gry, prawda? To jest logika gry, oczywiście. Czyli możemy wysnuć taką tezę, że nasze życie jest jakąś grą, która się toczy od początku do różnego finału? Jak najbardziej. I możemy jeszcze do tej tezy dodać to, że właściwie jest to taka gra, w której czasami nam się wydaje, że to my gramy, że to my jesteśmy grającymi. Ale czasami znowu wydaje nam się, że to ktoś nami gra, że my jesteśmy tymi pionkami na szachownicy, czy też kartami w talii. I taka właśnie jakby dwuznaczność tego naszego ziemskiego bytowania, które kończy się zadaniem mata zawsze, bo to jest pewne, jest bardzo charakterystyczna, prawda? Jest bardzo charakterystyczna. To się nam, znaczy, i częściej tego właśnie doświadczamy w snach, tego uczucia właśnie granego i gracza niż rzeczywistości, prawda? No bo nam świadomość ukierunkowuje to wszystko na jakąś pewną logikę i tak dalej. A w istocie swojej bywa różnie. Gra, zabawa to jest język uniwersalny. Ten sam temat pojawił się w warsztatach, które w jesieni odbywały się tutaj. Wtedy ekipa z Francji, młodzieży współuczestniczyła w tych warsztatach. Czy gra tak samo jest rozumiana w Polsce i we Francji? Czy... Tak, to jest coś, co łączy gra, ludus, możemy to zwać różnie, spiel, play. Oczywiście to jest coś, co łączy w ogóle wszystkie kultury. To jest ciekawe, że właśnie poczucie gry łączy wszystkie kultury. I jest oczywiście, właśnie na poziomie gry jest nam najłatwiej się porozumieć, prawda? Jest czasami trudno się porozumieć na jakichś innych poziomach, na poziomie polityki, na poziomie różnego rodzaju innych ograniczeń, na poziomie gry tak, oczywiście.
do zobaczenia.